Chciałbym Wam przedstawić dzisiaj Honkera 2000 z 2011 roku, który mógłby, jeśli by był produkowany, wyglądać tak jak to auto, które stoi za mną. Zobaczcie, to jest ten polski niedoceniany samochód terenowy, który jest hejtowany w internecie, jeżeli się pojawi jakieś jego zdjęcie, a tak naprawdę jest to niedoceniony samochód. Był produkowany przez prawie 30 lat. Mało kto wie, że był produkowany do 2018 roku. Za mną stojący egzemplarz to już tak naprawdę śmietanka tego auta, bo ma bardzo ciekawy silnik Andoria ADCR. W tym aucie ma on 150 koni. Ten samochód rozwija prędkość 160 km na godzinę. Jego współczynnik oporu powietrza nie jest stworzony do tego, żeby jeździć z taką prędkością. Po prostu o to chodzi, że wiemy, że ten samochód tyle pojedzie, ale jadąc z nim z prędkością 100-110 na godzinę nie jesteśmy żadnym zawali drogą, wyprzedzamy sobie ciężarówki na autostradzie i dotrzymujemy tempa innym samochodom. Samochód przy tym mało pali. Ma tutaj też rozwiązanie takie, że mamy sprzęgiełka w przednim moście. Co one robią? One dołączają nam mechanizm, który sprzęga koło z półosią. Jeżeli mamy zwolnione sprzęgiełko, to samochód ma mniejsze opory, wałóg się nie kręci. Auto przy tym pali 8 do 10 litrów na 100 km przy takiej normalnej jeździe, jakieś tam z prędkością 90 na godzinę. Skrzynia biegów właśnie jest z dołączanym przednim napędem. Skrzynia biegów jest Kia Reduktor. Reduktor właśnie odpowiadający za napęd to BorgWarner. No może w samochodzie terenowym rozwiązanie na pokrętło nie jest zbyt szczęśliwe, ale ten samochód nie jest topiony gdzieś w błocie, nie jest jeżdżony w bagnach, jest to auto kolekcjonerskie, więc no tutaj to się sprawdza. Mosty hipoidalne nowego typu, no bo od 2000... Jest to Honker 2000, to już takie mosty miał. Z takich rozwiązań jeszcze jakichś szczególnych, to może, no już tutaj nie ma jakichś udogodnień, jest to po prostu typowy, seryjny Honker 2000, tylko że ma dobry silnik, dobre przyspieszenie, dobre właściwości terenowe. Jak widać, sami widzicie, jak wygląda jego prześwit. Ten samochód ma dopiero przejechane 10 tysięcy kilometrów. Ma już 10 lat, ale widać, że jakoś rdza go nie je. Dlaczego? Dlatego, że ten samochód jest konserwowany, jest myty po zimie. Zabezpieczone ma wnętrze, przestrzenie zamknięte. No i stan jego jest taki, jak widzimy tutaj, jaki będzie pokazany szczegółowo. W tym aucie mamy silnik 150-konny. Auto ma 400 Nm. Pokażę Wam, jak ten silnik wygląda. Oto jest nasz silnik, polski Euro 4 Andoria. Wychodził z Andrychowa, już niestety nie jest produkowany. Szyna rail. Przez to można modyfikować jego moc, między innymi do 170 koni. Fabrycznie Honkery, które jechały do Nigerii, miały właśnie po 150 koni. Ten Honker z fabryki wyjechał z mocą 119, teraz ma 150 i 400 Nm. I to naprawdę czuć. Auto dobrze przyspiesza, dobrze sobie radzi w terenie, nie dławi się. Nie żałuję, że właśnie został przestawiony na sterowniku. Środek w Honkerze 2000. Deska rozdzielcza jak w Polonezie, bardzo czytelna. Wygodne miejsce za kierownicą. Ja mam... To jest twoje 182 cm wzrostu i zobaczcie, nad moją głową jeszcze jest o, 40 cm. Kiedyś ktoś krytykował widok z zaprzedniej szyby. No, jeżeli jest dobrze dobrany fotel i wysokość fotela, to mój wzrok to praktycznie jest w połowie szyby. Więc tutaj jeszcze widać. No wiadomo, jest to samochód terenowy, są pewne ograniczenia, ale nie ma na co narzekać. Jeszcze można powiedzieć z tyłu, bo idea Honkera była taka, żeby przewiózł 10 osób.
Więc z tyłu mamy taką przestrzeń, że usiądzie spokojnie 10 osób. Jest po rozłożeniu ławek, bo niektóre ławki są rozkładane, jest tam przestrzeń do spania, która ma szerokość 1,60 m, a długość 1,90 m, więc to jest naprawdę łóżko małżeńskie. W większości honkery miały z tyłu ławki składane. Co to znaczy składane? Można było je złożyć, powstało wtedy miejsce pod dwie pary noszy. Ponieważ tak to auto było skonstruowane, że po złożeniu właśnie ławek można wywieźć z pola walki dwóch rannych. A te auto ma inne rozwiązanie. Jest to rozwiązanie z patrolowego honkera i tutaj ławki można otwierać od środka. Proszę zobaczyć. Otwieramy taką ławkę i mamy tutaj cztery bardzo pojemne schowki. A poza tym ławki są większe jak te standardowe i bardzo wygodnie się siedzi. I też przy moim wzroście nad głową jeszcze pozostaje jakieś tam 30 cm wolnego miejsca.